Witajcie. Silnik, jak widzieliście, ładnie pracuje. On dzisiaj już wygląda fajnie umyty. Także tutaj wszystko nam się udało. Ciśnienie bardzo dobre. Na wolnych obrotach dwójka. Na wyższych obrotach, takich około 1200-1300, to nam ma 4, 4,5 do 5 dochodzi. Także tu jest wszystko fajnie. Silnik, można powiedzieć, że temat zamknięty. Olej wymieniony, filtry wymienione, płyn w chłodnicy, wszystko jest jak należy. Natomiast zabraliśmy się, słuchajcie, do sprawdzenia tej dwójki i trójki i zobaczcie, co tu słychać. Tryby są wyjechane, tutaj to jest dwójka i trójka. Te dolne, nie wiem, czy będzie widać, ale też są wyjechane. I póki jest taka pogoda jak teraz, czyli zima, zabieramy się do rozpołowienia ciągnika na trzy części. Będziemy robili remont tej skrzyni. Wymienimy tych 6 kół tutaj. Dwójkę, trójkę i piątkę. Zobaczymy, czy nie trzeba będzie czegoś innego. Także taka dzisiaj robota. No i co? Można by to jeszcze po prostu podszlifować, ale one są tak zniszczone tutaj, że nie ma co. Nie ma co po prostu się tutaj w to bawić. Żeby tu cokolwiek robić. Była dzisiaj propozycja i opcja taka, żeby wyjechać w pole, ale ten deszcz pokrzyżował plany, także nic z tego nie będzie. Zostajemy tu na naszym warsztacie. Widzicie, porządek trochę powoli robimy. Trociny, wszystko pozbieramy i tak dalej. Co tam się wysypało. No ale tak, no trzeba będzie w każdym razie tura zdjąć, bo rozjechać trzeba będzie tutaj, odczepimy jeszcze jedną śrubę, odkręcimy z tamtej strony, dwie śruby jeszcze zostały, odjedziemy tym, zobaczymy, może, nie wiem, no chyba, mi się wydaje, że trzeba będzie kabinę ściągnąć, żeby było łatwiej do tego wszystkiego dojść, ale to się jeszcze okaże. Mamy tutaj kolegę, który podjechałby turem, złapał kabinę i ją zdejmie. Tak mi się wydaje, że będzie łatwiej. No i przy okazji co, do plecaka będzie też dojście jakieś. No niestety, nie przeskoczymy tego, a szkoda mi po prostu tego, za to się nie zabierać wtedy właśnie, kiedy mamy, nie mamy właśnie jeszcze tego sezonu. Tutaj jest jeszcze mnóstwo czasu, 2 miesiące, także za ten czas sobie zrobimy ten remont. No trzeba w każdym razie. Tu o ile po prostu silnik wyglądał fatalnie, to okazało się, że jest w świetnym stanie, nie trzeba tu nic robić, tylko trzeba było go po prostu skompletować. I to zostało zrobione, także tutaj nie trzeba. Chłodnicę, pamiętacie, wymieniałem, bo tam ta była dziurawa, ona jest szczelna, przewody, węże, paski, wszystko tutaj jest nowe. Nowa pompa oleju. Tu jeszcze będzie tylko, ale to później przy sprężarce, bo widzicie, tu jest ta dźwignia, ale ta, która jest tutaj, ona jest złamana, więc trzeba po prostu będę zdejmował. Zobaczymy, czy to wystarczy tylko głowiczkę zdjąć i to nam się da wtedy wysunąć, czy nie, ale to jeszcze zobaczę. No w każdym razie tutaj na tyle roboty. Przy silniku to można powiedzieć, że świetny temat, bo nie było za dużo. Trochę się nauczyłem, wiem, jak to wygląda w środku przynajmniej. No i tyle, i jak to się, z czym to się je. Także jak ktoś będzie mi już tłumaczył, że na przykład tam jest, widziałeś jakaś szpilka, tam coś jest, to już będę wiedział, o co chodzi. To najważniejsze. No i co? I jadę tutaj gdzieś niedaleko, podobno facet ma jakieś części. Jadę zobaczyć, co z tą skrzynią, bo tu mówię naprawdę, to się nie nadaje, bo tu będzie się ciągle po prostu blokowało i nie, takie rzeczy po prostu to się nie zostawiamy. No co, wczoraj było jeszcze mycie, wstępne takie, miałem zrobić tą relację wczoraj jeszcze odnośnie mycia ciągnika, ale już było na tyle ciemno, że nie szło, także zobaczcie tutaj wszystko, no tutaj teraz to kopyto widać, jak było wystawione, ale jeszcze to było takie wstępne mycie, jeszcze tutaj czeka nas takie drugie, bo z tej strony jeszcze tutaj, jak się nazywa, sprężarka do mycia, tam za sprężarką, tutaj z tej strony widzicie pompy wodnej, tu pokrywa dobrze, tam jeszcze za filtrami trochę trzeba będzie domyć. Co tutaj, o, nad rozrusznikiem, aha, przy okazji rozrusznik, bo on tak po prostu słabo, także to wymienię te tulejki tutaj w nim i szczotki. Co jeszcze? No tu za jak zdejmę rozrusznik, to przy okazji też się to wyszoruje. Mocowanie filtra oleju to samo.
Tu z tej strony, zaraz o, tu przy pompie widać, tam jeszcze są takie no, paskustwa, jeszcze brudy stare. Tu widać dobrze umyte. Tu skrzynia biegów z przodu, tak, ale tu jeszcze, bo zdjęliśmy to, tutaj tą budowę też muszę iść kupić, tutaj też facet ma niedaleko, to wezmę. Tu widzicie, to też przy okazji pójdzie do mycia, regulacja i tak dalej. W sumie taki się niespodziewany, można powiedzieć, bo nie liczyliśmy na to, że to będzie remont, że to akurat te zęby poszły, ale myślałem, że tutaj coś z listwą, no ale okazuje się, że listwa jest w porządku, natomiast tutaj te tryby, no absolutnie do wymiany. No i tyle, no to będziemy się po prostu w to bawili. Przy okazji, jak będzie cały rozebrany, to też Wam pokażę. Co jeszcze? Słuchajcie, takie ciekawostki, bo tego wcześniej nie zauważyłem. Sam już nie wiem, a nie chce mi się tam po prostu iść. Tu Wam pokazuję, takie koło jest. Ono jest tutaj też spawane, także popękane. No ciągnik zmęczony strasznie. A tu jest takie koło. I teraz nie wiem właściwie, które do czego było. Czy tamto jest 60, ale wydaje mi się, że tamto. A to do czego? Nie wiem. Może jakiś zetor. No trudno, nie mam pojęcia. No nie będę Wam mówił. W każdym razie tu trzeba trochę porobić takich rzeczy. To z tymi kołami. To już właśnie Wam pokazałem, że są dwa te różne. Tutaj będzie przy plecaku na pewno, na pewno plecak, zdejmowanie plecaka. Bo on się nie nadaje. Tutaj może teraz będzie widać to pęknięcie. O, tu jest. I tu aż. Że to nie wiem, co oni to dźwigali po prostu te drzewa. No ciężary straszne. No i ten. Zobaczymy jeszcze, czy będzie, tak jak mówiłem, zdejmowanie kabiny. Czy ja bym wolał ją zdjąć, no bo będzie jednak niewygodnie. Tu z tym. Co jeszcze? Pompki kupiłem nowe, hamulcowe, także też będą zmieniane. No zobaczymy co i jak. Także to tyle dzisiaj z takiej relacji krótkiej. Widzicie jak wygląda skrzynia biegów. No nadaje się do zrobienia. Także, ale jak poradziliśmy sobie z silnikiem, to i poradzimy sobie ze skrzynią biegów. Tyle tylko, że trzeba wózki jechać, załatwić, bo to są na trzeba go rozpowiedzieć na trzy części, także potrzebny jest potrójny wózek. I zobaczymy jak to wszystko się nam uda. Także to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!